Burmistrzu, zaproszeni goście, koledzy, koleżanki radne. Od 15 minut powinna trwać sesja Rady Miejskiej, zwołana przez przewodniczącego Rady, pana Macieja Kutkę, na wniosek klubu radnych Działamy dla Mieszkańców. Sesja zwołana na nasz wniosek zgodnie z przepisami, zgodnie z procedurami, powinna się dzisiaj odbyć. Każdy z nas otrzymał zaproszenie na tę sesję, podpisane przez przewodniczącego, zatem zaprosił nas na tą sesję. Jak widzimy, ani przewodniczącego Macieja Kutki, ani wiceprzewodniczących Pawła Wojciechowskiego, czy też Huberta Kuszaka nie ma dzisiaj tutaj przy stole prezydialnym. To oni właściwie w tym momencie powinni być przy głosie i prowadzić, jeden z nich powinien być przy głosie i prowadzić dzisiejsze obrady. Dzisiejsze obrady ważne, albowiem poprzez pewne decyzje nastąpiła zmiana większości w Radzie Miejskiej. Większości, która chciała wyrazić swoje zdanie poprzez uchwały przygotowane na dzisiejsze posiedzenie Rady Miejskiej. Niestety ta możliwość została tej większości 10 radnym odebrana i zablokowana poprzez moim zdaniem obstrukcję w prezydium tejże Rady. Faktem jest, że po godzinie 15, sesja była zaplanowana na godzinę 17, po godzinie 15 otrzymaliśmy informację o tym, że przewodniczący Maciej Kutka jest na zwolnieniu lekarskim, natomiast wiceprzewodniczący Hubert Kuszak i wiceprzewodniczący Paweł Wojciechowski wcześniej usprawiedliwiali swoją nieobecność na dzisiejszym posiedzeniu Rady. Dziwi to o tyle, że ta sesja nie była zwołana wczoraj czy przedwczoraj i każdy wiedział o terminie i dla mnie osobiście bulwersujące jest postrzeganie samorządu i w ogóle idei Rady Miejskiej w taki sposób, że nie wykonuje się swoich obowiązków zgodnie z prawem. Nie przypominam sobie, jestem młody co prawda, jestem drugą kadencję radnym, ale śledzę samorząd od wielu, kilkunastu lat. Nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek podczas trwania kadencji, od początku jej istnienia, od roku 90, nastąpiło coś takiego, że nikt z trójki zasiadającej w prezydium na obrady nie przychodzi. Jest to, myślę, wydarzenie bez precedensu, jeśli chodzi o nas, nasz samorząd rogoziński.